Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Dzień dobry, witam przedstawicieli mediów na pomeczowej konferencji prasowej po meczu trzecioligowym Motor Lublin Stal Kraśnik. Wynik na boisku 5-1. Przedstawiam Państwu pierwszego trenera drużyny Stali Kraśnik, pana Dariusza Matysiaka, który z konieczności dzisiaj kibicował z trybun, i drugiego trenera zespołu Motoru, pana Pawła Kamińskiego. Na początku chciałem jeszcze przeprosić za moją niewiedzę. W dniu jutrzejszym trener naszej drużyny, Mariusz Sawa, obchodzi 38. urodziny. I przekazuję serdeczne życzenia tą drogą dla Mariusza, żeby kolejne trójki dopisywane były na nasze konto. A przekazuję teraz głos trenerowi gości, panu Dariuszowi Matysiakowi. W zasadzie nie powiem deklasacji naszej drużyny, ale wynik wysoki. Ten wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku do przerwy i po przerwie. Był taki moment, że strzeliliśmy na 2-1. Miałem taką cichą nadzieję, że wprowadzając dwóch świeżych chłopaków, uda nam się wyrównać. No niestety jeszcze przed zmianą dostaliśmy bramkę na 3-1, no i to wszystko sprawiło na plecy. Chciałbym powiedzieć, że drużyna Motoru jest bardzo silną, męską drużyną, natomiast nasza drużyna po stratach po sezonie, po rundzie wiosennej, stratach zawodników w zasadzie nie uzupełniliśmy wartościowymi zawodnikami, a młodzieżą z grup juniorskich, względów finansowych. I w dniu dzisiejszym było to doskonale widać, dopóki mieli siłę, dopóki można było panować nad ciałem, to jeszcze wyglądało to jak tak. Natomiast no, jak opadli z sił, to wiadomo, posypały się te bramki i końcówka meczu, to w zasadzie było granie przysłowiowa gra w dziadka w wykonaniu Motoru z naszymi zawodnikami, względów fizycznych. Chciałbym jeszcze taką rzecz powiedzieć, że w dniu dzisiejszym w mojej drużynie pełną wartościowych miałem w zasadzie 7 zawodników. No nie da się wygrać, nie da się wygrać meczu 7 zawodnikami, natomiast tych 4 zawodników fizycznie są na boisku, ale bardzo mało wnoszą. Starają się tylko przerwać. Gdyby jeszcze dokładnie umieli, znaczy, gdyby umieli przerwać i dokładnie dograć do najbliższego zawodnika, to byłoby bardzo fajnie. Myślę, że z czasem ograłem się, bo są to chłopcy 96, 95 rocznik, także są to jeszcze juniorzy. Myślę, że na wiosnę, gdy troszeczkę ograją się w trzeciej lidze i fizycznie się wzmocnią, będzie z nich pożytek. Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa Maruszowi, urodzin. Okazuje się, że tam dużo starszy od niego. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wypowiedź. I bardzo proszę o zabranie głosu trenera Motoru, Pawła Szmuda. Kamińskiego. Oczywiście dziękuję za gratulacje. Co do meczu, wydaje mi się, byliśmy zespołem pod każdym względem chyba lepszym, na pewno lepszym. Na początku szybko strzelona bramka ustawiła mecz, za chwilę dostaliśmy drugą bramkę i wydawało się, że ten mecz mamy pod kontrolą. Tam chwila dekoncentracja, akurat tam Rafał Król strzelał, opuścił boisko na chwilę, dostaliśmy bramkę taką kontaktową. Na szczęście drużyna dobrze zareagowała. Szybko strzelona bramka na 3-1 już chyba tak definitywnie podcięła skrzydła za zawodników z Kraśnika. Także no mówię, no w końcówce mieliśmy jeszcze naprawdę
kilka wyśmienitych sytuacji i Gąsierowski miał chyba bodajże praktycznie trzy sytuacje. Wynik cieszy, gra też. A co do zawodników, no tutaj akurat mamy ten komfort pracy, że mamy bardzo wyrównany zespół. Praktycznie zawodnicy, którzy są na ławce rezerwowej, czy wchodzą gdzieś tam w połowie za zawodnika, który już odczuwa skutki zmęczenia, wnosi jakość. To nie jest tak, że wchodzi zawodnik i tylko uzupełnia ten skład, ale w przeciwieństwie akurat fajnie wchodzi i mówię, to daje jakość. Ta gra nie siada, a jeszcze bardziej to widać właśnie na przykładzie gdzieś tam podmęczonego przeciwnika, także mówię, bardzo się cieszymy i będziemy grać dalej. Mam nadzieję, że teraz nasi napastnicy się już przełamali, także